Partnerem programu jest hurtownia komputerowego sprzętu polizingowego center-trading.pl. Teraz frytki. Fabryczna 19. Ruszamy. Uwaga, cicho, jedziemy. Dzisiaj będzie fajnie. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Jacek, dzień dobry. Raz, dwa, trzy. Ale ty masz głos, chłopie. Ty, a ty musisz chyba dużo pić, nie? Że taki masz fajny ostatnio głos. Nie mogę, nie wiem kiedy nawet. Kurde. Boże święty, jak żyć. Dobra, poczekaj, program, bo robimy. Roman Błaszczak, Fabryczna 19. Jak ja się cieszę, że ja tutaj pracuję. Kochani, słuchajcie, mam to szczęście i zaszczyt, że mogę się spotkać z takim Podemskim, Jackiem Podemskim. Jacek, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, Romku, wesołych świąt. Zaraz u świętach, ja ci najpierw przedstawię, mogę? Pewnie, jasne. Po pierwsze, mój jasne. Serdeczny kolega. Od wielu lat. Po drugie, dziennikarz. Pamiętacie takie stacje radiowe jak Radio Gorzów, Radio Go, Radio Zachód był. Radio Zachód, pewnie. Następne Radio Go, Miejskie Radio Gorzów. O Jezus, ile tego było. Pracowałeś ciężko na ten głos. Z tego co wiem, no to nigdy się nie przelewało u ciebie. Finansowo. Nie, no taki żarcik. No, Jacek, Roman, no przecież dla mnie to jest wcześniej, 11 wiesz. Ja tak jak ale Magda Gessler, wstaję o 12. No, to będę musiał 12. wyciąć, no. Dobra, Jacek, generalnie mieszkańcy cię pamiętają. Mam wiesz? Nadzieję, że chociaż parę osób. Byłoby mi miło. Pamiętają, bo jak ja dzisiaj rano wstałem i żona się mnie spyta, a kogo ty dzisiaj będziesz miał w programie? Ja mówię, Podemski. A, Podemski. Zobacz, nawet twoja żona. No to fajnie, nie znam. Super. Dziękuję ci, wiesz co? Nie, właśnie, bo to twoja żona napisała kiedyś do mnie na Facebooku, a nie ty, bo ty Facebooka nawet nie masz, nie więc mam. Znak. Nie mam, no, ale szukałem ciebie, poszukiwałem. Wiecie co, ja musiałem się narobić, żeby Podemskiego zaprosić do siebie do programu, bo to gwiazda już teraz. Tak, a wystarczyło swoją koleżankę poprosić o numer do mnie, Agnieszkę Moskaluk. Pozdrawiamy Agnieszkę. O, pozdrawiamy. Ale Jacek, poukładajmy troszeczkę. Poukładajmy. Ty troszeczkę dziennikarzyłeś, byłeś w mediach lokalnych, potem się obraziłeś, pojechałeś sobie do podziemia. Tak. No i twoja miłość do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, czyli naszych bunkrów, trwa od wielu lat i tam no, pracowałeś zawodowo. Tak jest. Ale zacznijmy od tego, skąd się wzięły w twoim życiu bunkry międzyrzeckie? Coś mówili kiedyś o tym, krótko, szybko. Jakaś tam przygoda młodzieńcza z grotołazami. No gdzie tu trenować u nas w Gorzowie? No w bunkrach tylko, tak? Klatki schodowe po 30 parę metrów, można młodych ludzi nauczyć, jak się posługiwać linami. To były te lata 80. To był początek lat 80. To był początek lat 80. A to jest takie miejsce, my mówimy o tym w ten sposób i to się potwierdza do dzisiaj. To jest takie miejsce, że jeśli wejdziesz tam, to są dwie opcje tylko. Albo wiesz, że będziesz do końca życia przyjeżdżał, częściej, rzadziej, ale będziesz, albo stwierdzisz od razu, dziękuję, mnie to nie interesuje. A wiesz, co jest dla mnie zastanawiające, bo często jeździmy, wiesz, po całym świecie i chcemy zobaczyć kanał La Manche albo cokolwiek innego, a tutaj na miejscu mamy no, naprawdę taką mega atrakcję turystyczną po prostu. Myślę, że mogę powiedzieć światową i to nie będzie przesadą, nie? Światową. Oprowadzasz jeszcze czasami ludzi? Czasami tak. I zdarzyło się coś całkiem niedawno, o czym muszę powiedzieć, bo to jest takie bardzo gorzowskie właśnie, co wydawało mi się, słuchaj, rzeczą niemożliwą kompletnie, dzisiaj w dobie internetu. Przyjeżdża bardzo sympatyczne małżeństwo w średnim wieku z Gorzowa i oni mówią, że właśnie pochwalili się znajomym kilka dni temu, że wybierają się znajomym w Gorzowie. A znajomi w Gorzowie, ale gdzie? Co to jest w ogóle? Gdzie tam koło Międzyrzecza? Są jakieś bunkry? Myślałem, że już wszyscy wiedzą. Nie. No jasne, nie. Że nie. Zachęcamy, słuchajcie. Zachęcamy. Jeśli chcecie zobaczyć fantastyczne miejsce, które od Gorzowa jest zaledwie 50 km, a dzisiaj przez Trójce to jest siur i się tak jest, to naprawdę zachęcamy. Nawet jak nie będzie Podemskiego, to warto. A lepiej by było po prostu z Podemskim. Tam jest świetna kadra przewodnicka, świetna. Jacek, ale zaczęliśmy od dziennikarstwa, potem były bunkry i potem się znowu okazało, że dzięki bunkrom
zaczęło się u ciebie dziennikarstwo troszeczkę już na innym poziomie. Jak to się stało, że znalazłeś się w TVN-ie i zacząłeś prowadzić program, który się nazywał, bo były już dwa sezony, Wstęp wzbroniony? Szybko, bo o tym kiedyś też mówiliśmy, tak? Ale ja szybko, w dwóch słowach tylko. Jest pomysł powstania programu. To już, ja, wiesz, no zacznę zupełnie nie od czegoś innego. Nie lubisz o tym mówić. Nie lubię, tylko zacznę lubisz, zupełnie czy od nie czegoś. Lubię, bardzo lubię. No to dawaj, kurczę. Ale zacznę zupełnie od czegoś innego. Spotkaliśmy się wtedy, kiedy byłem pierwszy raz u ciebie, właśnie w związku z tym programem on ruszał. Tak. On ruszał. I mnie się wydawało, że to było całkiem niedawno i sprawdzam w internetach, kiedy to było. Słuchaj, za dwa miesiące będą 3 lata już. Ja cię. Za dwa miesiące będą 3 lata. Patrz, a my ciągle młodzi i przystojni. Nic się nie zmienia, tu się nic nie zmienia. No to jest dobrze. Fajne. Pojawia się ekipa TVN-u w bunkrach, idą ze mną pod ziemię, ale ty nie wiesz, że to jest ekipa TVN-u. Ja nie wiem, że to jest ekipa TVN-u, rozmawiamy, potem okazuje się, że jakoś tak fajnie nam się rozmawiało i jest ni stąd, ni zowąd propozycja, żeby im się pomóc. Do programu? Żeby im pomóc. Ja im pomogłem troszkę. Ale wzięli cię do programu jako eksperta, tak, nie jako prowadzącego. Tak, jako osobę, która... Bo... Potem jest kolaudacja. Trudne słowo, ale ja mam inteligentnych słuchaczy, telewidzów, także oni wiedzą, o co chodzi. Też już mówiliśmy o tym kiedyś. No ale fajne rzeczy trzeba przypominać. Dobra. Jest sobie kolaudacja, jest kolaudacja i Miszczuk mówi tego, co prowadzi... Nie, to zupełnie inne bierzemy. Osoby. Nie. Dyrektor, ja nie zajmuję się aż takimi rzeczami. Tam są inni od tego, ale też ważni pewnie. Okej. No, też ważni. No i jakoś tak stwierdzili, że może zawołać mnie na zdjęcia próbne, bo z tego, co wiem dzisiaj, wtedy, kiedy się widzieliśmy przed 3 laty, ja nie wiedziałem o tym, że w tych zdjęciach próbnych 60 parę osób brało udział. Ja myślałem, że ja byłem taki świetny, oni mnie zaprosili, a to nie było tak wcale. Nie? To wcale nie było tak. No i udało się i program poszedł. Ja byłem u ciebie przed premierą, poszła pierwsza seria, myśleliśmy, że na tym się to wszystko skończy. Okazało się, że sukces. No jakiś tak, bo już kontynuacja tego programu, powiem to też raz jeszcze, z czapy zupełnie, mówiąc mu po młodzieżowemu, bo kiedy wstawia się program taki troszkę historyczny, troszkę podróżniczy do kanału motoryzacyjnego, no to chyba nie można liczyć na wielkie sukcesy, a on się jednak obejrzał. Nie tylko TVN Turbo. Tak, przypomnijmy w TVN Turbo. On się obejrzał nie najgorzej, powiedzmy w takich stanach średnich. Zapadła decyzja o drugim sezonie, zrobiliśmy drugi sezon. Zaczęliśmy czynić przymiarki do 3. sezonu, ale wtedy pojawiła się inna możliwość, która bardzo się nam spodobała. Czarnobyl. Bo skoro robicie o takich opuszczonych miejscach, no to głupio byłoby do Czarnobyla nie pojechać. Ale jeszcze właśnie zanim o Czarnobylu, to ten program Wstęp wzbroniony nagrywałeś w miejscach takich opuszczonych. To nie tylko były bunkry, choć bunkry były dwukrotnie. Nie tylko. Ale były na przykład stare więzienia. Były więzienia, świetne miejsca, były szpitale psychiatryczne, bo one są takie najbardziej tajemnicze, bo tam podobno pojawiają się głosy różne. Jak się przygotowywałeś do programu? Bo ja, wiesz, ja jestem tak inteligentny, że ja się w ogóle nie przygotowuję do programu. To ja wiem. Wiesz co, mnie było stosunkowo łatwo, bo ja większość z tych miejsc już kiedyś odwiedziłem. To teraz fajnie zabrzmiało, jak powiedziałem, w tych szpitalach psychiatrycznych. No. Ale ja byłem w tych miejscach. Słuchaj, ty wiesz, skąd ja pochodzę, nie? Ja wiem. No bo widzisz, klei się. Słuchaj, Romek, każde z takich miejsc, i to jest fajne przełożenie też na MRU, o którym mówiliśmy, każde z takich miejsc ma swoich takich wiernych fanów, pasjonatów gdzieś tam na miejscu. Trzeba tych ludzi wyszukać, a to łatwo dzisiaj, kiedy jest internet, spotkać się z nimi, porozmawiać. No i po tym się robi, no. I jak się coś kocha, to po prostu to wychodzi. To inaczej, to jest też inaczej. Przeczytasz raz i już to pamiętasz, tak? Jeśli czytasz coś, co ciebie nie kręci, nie interesuje, no to tam tu wychodzi, tam wchodzi. A tak, Jacek, czytasz raz i wiesz. Jak ja mam to zrobić, żeby ten program dłużej trwał, wiesz? Bo fajnie mi się rozmawia. Muszę zrobić przerwę. Dobrze. Fabryczna 19, Jacek Podemski jest dzisiaj za mną. Kurde, większa gwiazda ode mnie. Zaraz wracamy. Nad tym trochę ubolewam, wiesz? Nad tą większą gwiazdą. Ale święta idą. Masz. Dziękuję. Teraz frytki. Jacek Podemski, Fabryczna 19, ja się nazywam Roman Błaszczak, mam przyjemność, zaszczyt. Z wzajemnością. Po programie Wstęp wzbroniony przyszedł czas na bardzo duży projekt. Projekt pod tytułem Czarnobyl. Reportaż, prawdziwy reportaż i nie, słowo... film dokumentalny, bo mój reżyser się obrazi, film dokumentalny.
A ja bym powiedział, że to jest reportaż. Wiesz, to ja jestem słaby dziennikarz. Dobra, okej. Film dokumentalny. To musi być film dokumentalny. Chociażby z tego powodu, że kiedy startował w kilku czy kilkunastu różnego rodzaju festiwalach, tam są kategorie film dokumentalny, reportaż. On zawsze był w kategorii film dokumentalny, czyli ja ufam tym, którzy tam to układają, że to jest film dokumentalny. Okej. Jak zapadła decyzja, że właśnie Czarnobyl, pomyślałeś sobie co? Sprostam, nie sprostam, wiesz, nie pojadę, naświetlą mnie, może za trzy dni umrę. To była reakcja moich znajomych, w większości, że o mamie nie wspomnę, tak? Matko Boska, gdzie ty, Czarnobyl, synu? No przecież ty, tamte psy z pięcioma głowami i siedmiometrowe ryby, tak? Wiesz co, mieliśmy wszyscy, cała ekipa, było nas tam sporo, wszyscy mieliśmy takie, no gdzieś tam z tyłu głowy cały czas myśli przeróżne, no ale z drugiej strony, no skoro tyle ludzi tam jeździ, skoro przepraszam, wycieczki komercyjne jeżdżą, no to chyba nie jest aż tak źle. Jak widać, prawie dwa lata minęły od pierwszej wizyty. Mało tego, przepraszam, mój drogi, ja już byłem tam 7 razy. 7 razy? Tak. Byłem 7 razy w tym roku, 2 miesiące temu, ostatni raz. Opowiedz najpierw o tym, czego nie widzieliśmy w filmie dokumentalnym. To jest taki temat, Czarnobyl i ta strefa, że gdyby mieć do dyspozycji, nie wiem, 10 godzin i zrobić 10 godzinnych odcinków, myślę, że i tak nie wyczerpie się tematu. To jest naprawdę kopalnia wszelkich tematów. Co cię najmocniej zaskoczyło? Najmocniej? Ja najmocniej chyba przeżyłem, bo to jest chyba dobre słowo, spotkanie z tymi ludźmi, osobami, które dzisiaj mają, no tam najmłodsze z tych osób mają 70 parę lat, które zaraz po katastrofie, a niektóre bardzo szybciutko, bo tydzień, dwa, oni zostali wysiedleni, o tym powiedzmy, po katastrofie w promieniu 30 kilometrów wysiedlono wszystkich. Ci najbardziej z tym miejscem związani wrócili i mieszkają tam do dzisiaj. I to wygląda w ten sposób. Zajeżdżamy do Różanek na przykład, tak? I w całej miejscowości mieszkają 2 osoby i w promieniu 20 kilometrów nie ma nikogo, tylko te 2 osoby. One, jak mówiłem, mają po lat tyle, ile mają i te spotkania z nimi są niesamowite. Oni czekają, żeby ktoś przyjechał, porozmawiał i te ich opowieści o tym wszystkim, oj, naprawdę, ale ciary to było po plecach, widać, to było widać, że oni chętnie rozmawiali, chętnie, nie? Bardzo chętnie. Jeszcze radzisz sobie chętnie. W języku rosyjskim. Radzę sobie. Więc radzę sobie. Tak, trzeba powiedzieć, że radzisz, bo radzę ten akcent sobie. Taki trochę, wiesz, no ale radzę dobra, sobie. No nie będziemy się czepiać. Mój drogi, nie? Oni mówią tam po ukraińsku, nie po rosyjsku. Ale ty po rosyjsku? Nie, żartuję. Akurat w tamtej części Ukrainy mówią po rosyjsku prawie wszyscy, tylko i wyłącznie. Ale też okazało się gdzieś tam w pewnym momencie, że babcia pana, z którym ja rozmawiam, miała jakieś tam kontakty z Polską, być może była Polką, bo on do końca nie wie. I ta rozmowa, nawet gdybym ja mówił tylko po polsku, i tak byśmy się dogadali. Nie Jacek, ma problemu. Ten film dokumentalny dla ciebie chyba był największym... Cholera, użyję tego słowa, wiesz? Dziełem dziennikarskim, bo ty dostałeś mnóstwo nagród za to. No dostaliśmy fajną nagrodę w Stanach Zjednoczonych, dostaliśmy nominację do Orłów. Na kilku festiwalach udało nam się wygrać z naszą koleżanką Martyną Wojciechowską, której filmy startowały też, co bardzo nas cieszyło, no bo Martyna markę ma dużą i robi fajne rzeczy. I ten film się spodobał ludziom i to jest najważniejsze. Wiesz, i kiedy on był w dużym TVN-ie, w normalnym TVN-ie puszczony, jego zobaczyło sporo, ponad 1 milion osób i to jest, wow. to jest coś, to jest wow. coś, to jest coś, źle. To jest coś, nieźle. To jest coś. No to dochodzisz prawie do takich liczb jak ja, jeśli chodzi o oglądalność. No, myślę, że brakuje mi jeszcze troszkę. Ale pracuję. Pożartowałem, trochę zazdroszczę. Po pierwszym Czarnobylu okazało się, że za chwilę będzie drugi Czarnobyl. No, to nie tak za chwilę. No po roku, prawie. No tak, no w zasadzie po roku, czyli można powiedzieć, że za chwilę. On tak fajnie poszedł w każdym tego słowa znaczeniu i oglądalnościowo i te festiwale i spodobał się ludziom, no temat fajny. A dawno w Polsce na ten temat, akurat polska stacja filmu nie robiła, ja tylko szybciutko powiem tobie, kiedy jesteśmy i kręcimy ten pierwszy, spotykamy na miejscu ekipę CDF, niemieckiej telewizji, i oni pytają, na ile my tu przyjechaliśmy kręcić ten film, który będzie trwał 50 parę minut, i mówimy, że no, to 5 dni mamy na ten, oni mówią, aha, no to 5 dni na rekonesans to sporo jest. Mówimy, że nie na rekonesans, tylko musimy w ciągu 5 dni nakręcić ten film. Oni nie bardzo wiedzieli, czy my sobie z nich żartujemy, czy mówimy serio, ponieważ ich stacja wysłała na 1,5 miesiąca. Do strefy na 15 minut.
Nie wiem, ile to było, ale załóżmy, że nawet 50, tak? Półtora miesiąca, Romek. No, dobra, rodzi się pomysł drugiego Czarnobyla. Mm-hmm. Wtedy był ten moment historyczny dla Czarnobyla. Rok upłynął miesiąc temu, moment historyczny, nasunięcie nowego, potężnego sarkofagu. Krótko mówiąc, największej ruchomej konstrukcji na świecie, jaka kiedykolwiek powstała. Nie było wiadomo, że to się w ogóle uda, co się wydarzy. Udało nam się dostać pozwolenie na zainstalowanie kamer i obserwowanie tej całej operacji, która trwała kilkadziesiąt godzin. Mm-hmm. Niestety to pozwolenie przed operacją nasunięcia nam odebrano bez podania przyczyn. Powiedzieli, że oni nakręcą to swoimi kamerami, a nam wyjątkowo ten materiał udostępnią. Dali? Dali, dostaliśmy na to tam na krótki czas wyłączność. Zastanawialiśmy się, dlaczego, prosta sprawa. No po prostu obawiano się, tak, że jeżeli stacje telewizyjne sfilmują, a to będzie totalna klapa za 2 miliardy dolarów, bo tyle to kosztowało, pójdzie to w świat. Całe szczęście udało się, sarkofag nowy stoi, jest tyle tematów mam do omówienia, więc muszę krótko, Jacek. Krótko. Dzisiaj okazuje się, że pracujesz w innej stacji telewizyjnej, czy dla innej, bo ta mniej więcej się odbywa. Dla innej. Dzisiaj to jest dla takie innej. Twoje trochę chyba duże marzenie. Kogoś, kto robi takie rzeczy? Tak. Pracować dla kanału History to jest fantastyczna rzecz. To jest kanał, który jest praktycznie na całym świecie. Na całym Ile świecie? Państw? 180. Wow. Bodajże 180. Czyli Zimbabwe Podemskiego znają. Myślę, że tak. Myślę, że w Zimbabwe szczególnie. To jest bardzo, bardzo popularny program. Wcale nie wiem, Jacek, fajnie. Ale uczciwie, nie kokietuj, mów normalnie. Czujesz się popularny? Czuję się popularny w tych miejscach, których dotyczą moje programy. Jeżeli jadę w góry Sowie, w którekolwiek podziemia wlecie, to tak siadam sobie gdzieś z boczku, bo kawy napić się spokojnie jest ciężko, tak? Każdy chciałby porozmawiać. Przeszkadza ci popularność. Nie, to jest bardzo miłe. Słuchaj, jeżeli spotykasz się z miłymi reakcjami, a ja spotykam się z takimi, tak? Oczywiście, że raz, drugi, piąty, dziesiąty ktoś przyjdzie mi, słuchaj, ale to można było zrobić lepiej. To jest też fajne, dobrze, to jest wszystko okej, okay, ale te reakcje są cholernie miłe, jest super. Mieszkasz na co dzień w Warszawie. Teraz tak. A często przyjeżdżasz do Gorzowa? Do Staram Strzelec, się do Strzelec, chodzisz, do Strzelec, do Strzelec, do Strzelec. Staram się raz na miesiąc rodziców odwiedzić. Tak. A poza tym ja nie mogę, wiesz, miesiąca nie wytrzymuję, żeby w Emerunie przyjechać, a to jest blisko do rodziców. I wtedy słuszna jestem koncepcja. Tutaj, jestem. Na święta, rozumiem, przyjechać. Na święta już przyjechałem, mam teraz 2 tygodnie wolnego. Zastanawiamy się teraz nad następnym sezonem programu. Ja mam odpoczywam. Jedną złą wiadomość dla słuchaczy telewizorów. To ostatni program. Ostatni, na szczęście, w tym roku, oczywiście. Ale dzisiaj, już teraz możemy złożyć życzenia. Więc, drogi Jacku, masz od redaktora Błaszczaka gratis 17 sekund. 17, to i gdybyś, tak dużo jest. Tak, jasne. Gdybyś był uprzejmy walnąć odezwę do narodu? Odezwę do narodu. Nie, słuchajcie, drodzy państwo, poza tym, że wjechałem dzisiaj i miałem tutaj być 5 minut wcześniej, dawno nie jeździłem przez Gorzów, jak się z tymi drogami coś poprawi, to już będzie całkiem fajnie, więc tego też chciałbym wam życzyć w te święta, żeby ten Gorzów w końcu był przejezdny, bo jest kiepsko, a zupełnie serio. To moje miasto, tyle lat tu pracowałem, tu się urodziłem, więc życzę wszystkim mieszkańcom i miastu wszystkiego najlepszego i chyba to, co najważniejsze, ja mam taki pomysł, przynajmniej, drodzy państwo, chociaż w święta, zapomnijmy o polityce, za dużo o tym wszystkim mówimy, za dużo się wszyscy denerwujemy, także polityka, świąt bez polityki. A dlatego zaprosił mnie polityka dzisiaj. Świąt bez właśnie polityki. Dlatego i to jest a ja śledzę, Romek, twoje programy, wiesz, polityki za dużo. Nie masz co robić, chłopie? Czasami nie mam. No i słusznie. Śledzę, naprawdę na serio. To dziękuję bardzo. Ja bym tylko dołączył się do tych życzeń i bym powiedział, coś do pani, jeśli mogę. Drogie panie, zróbmy tak, żeby te święta to przede wszystkim było przeżycie duchowo-intelektualne, religijne. I jeśli jakiś mężczyzna nie chce wynieść śmieci, tudzież nie przeszkadzają mu brudne okna, albo dywan, który niekoniecznie trzeba wyczepać, to zostawcie to, zostawcie tego faceta, niech weźmie pilota do władzy i spokojnie spędzi te święta. Dobre życzenia, nie? To już się dzieje. Ja wczoraj byłem w terenie i zobaczyłem wielu panów chodzących właśnie tam w okolicach Emeru. Tu pytam pana, tam pytam, oni mówią, no to... Co tak, będę przeszkadzał? Małżonki niech tam sobie radzą, a my tu pospacerujemy. Fabryczna 19, wesołych świąt. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym roku.
Partnerem programu jest hurtownia komputerowego sprzętu polizingowego center-trading.pl.